Oli, Gotki, baw się razem ze mną! Dzień dobry, kochane dzieci! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, a przed nami kolejne pluszowe zadanie. Pluszowe dlatego, że z naszymi pluszakami. Posadźcie wygodnie Wasze misie obok siebie. Tak, mój misiu Gucio jest już gotowy, żeby mi pomóc, bo słuchajcie, teraz to miś Gucio będzie losował dla nas zadania. Jesteście ciekawi, jakie zadania dla Was przygotowaliśmy? No to zaczynamy! I słuchajcie, będziemy mówić taką wyliczankę i jak skończymy ją wypowiadać, to wtedy miś Gucio pokaże Wam, jakie zadanie jest przed nami. Dobrze? Słuchajcie, będziemy mówić taką wyliczankę. Raz, dwa, trzy... Jaką minę robisz ty? Powtórzcie. Raz, dwa, trzy. Jaką minę robisz ty? Dobrze. No to teraz mówimy. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Jaką minę robisz ty? I uwaga, uwaga. Co my tu mamy za minę? To jest... Słuchajcie, bo ja Wam jeszcze czegoś nie powiedziałam. Te wszystkie misie, które teraz będziemy mieli, to są koledzy i koleżanki naszego Gucia i może również Waszych pluszaków. Tak, na pewno je znają, na pewno ich znają. No dobrze, no to robimy tą minę w takim razie, zobaczcie. Teraz będziemy unosić język do góry, zobaczcie, i myjemy sufit. Do przodu i do tyłu. Aha. Misiu, a dlaczego ty nie ćwiczysz z nami? Ja ćwiczę, ćwiczę, tylko ty mnie po prostu nie widzicie. Aha, no dobrze. Zrobione zadanie? Dobrze, odkładamy tego misia na bok. I losujemy dalej. Pamiętacie nasz wierszyk? I uwaga. Raz, dwa, trzy. Jaką minę robisz ty? I teraz mamy misia, który... Uwaga, 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 uwaga. O, zobaczcie, on ma języczek na dole. Tak, zobaczcie. I on myje sobie zęby na dole. No to uwaga, dzieci. Teraz bierzemy języczki za ząbki na dół i myjemy je. Ciocia Ola Wam pokaże. Uwaga, na dół języki i myjemy. Aha. W jedną i w drugą stronę nie zapomnijcie. Wyszorowane ząbki na dole? Świetnie. Dobrze. No to mówimy dalej. Mi się Wam pomoże. Raz, dwa, trzy. Jaką minę robisz ty? I uwaga! Zobaczcie, co ja dla Was mam. Coś temu misiakowi wyrosło. Na policzku mu coś wyrosło. I teraz my będziemy go naśladować. Ale słuchajcie, postaramy się nabrać powietrza w jeden policzek. Co? Uda nam się? Nie robimy balonika całego. Zobaczcie, nie robimy tak. Tylko w jeden policzek. Umiecie tak? Próbujemy. Komu nie wychodzi, się nie przejmuje. Kiedyś mu na pewno wyjdzie. Uwaga. I teraz tu. I jeszcze raz tu. A zobaczcie, czy my wyglądamy tak jak te misie? Też nam coś tu wyrosło. I jeszcze raz w ten policzek. Świetnie, pięknie, baloniki były i po jednej, i po drugiej stronie, tak? Dobrze, no to mówimy dalej. Raz, dwa, trzy. Jaką minkę robisz ty? Misiu, którą teraz weźmiemy? Może tą? A zobaczcie, co ta minka ma. Co ona ma przy tych ząbkach? Czy wy to widzicie? Co to jest? To jest chyba jakiś koń.
No tak, zobaczcie, to jest koń. A co może oznaczać ten koń? Jaką minę albo może i nawet dźwięk? Teraz będziemy kląskać jak koniki. Zobaczcie, zobaczcie. No uwaga, języki gotowe? A no może nasze misie potańczą trochę do tej naszej muzyki, co? Uwaga, kląskamy, a nasze misie tańczą. Potańczyły? Pięknie tańczyłeś, misiu. Super, ale wy bardzo głośno kląskaliście. My to słyszeliśmy, prawda, misiu? No tak, no tak, no tak, bardzo to słyszałem. Super jesteście, dzieci, super! No, masz rację. One bardzo dużo potrafią, te dzieci nasze zdolne. Dobrze, no ale nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami zostało kilka zadań. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Jaką minkę robisz ty? Jaką minkę? O, zobaczcie! Co to jest za mina? Całuski! Czy wy pamiętacie, że to jest moja ulubiona minka? To teraz wszystkie dzieci wysyłają całuski. Najpierw do swoich misiów. Pamiętajcie, robimy dzióbek. Najpierw dzióbek. I teraz całusek. A teraz ja wysyłam do was, a wy do mnie. Ale super! Pięknie, pięknie. Dobrze. No to losujemy dalej, co? Dobrze. Raz, dwa, trzy. Jaką minkę robisz ty? I co my tu mamy? O, zobaczcie, mamy takiego szczęśliwego misia. Tak jak nasze misie są szczęśliwe, prawda? No dobrze, no to uwaga. To teraz szeroko się uśmiechamy. Szeroko, szeroko, szeroko. Mocno. Ale macie uśmiechy. Jeszcze raz. A uśmiechnijcie się do misi swoich. Super, dobrze. No to dalej, bo szybciutko wam to poszło. Pięknnie. Uwaga, mówimy. Raz, dwa, trzy. Jaką minkę robisz ty? I uwaga, 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 uwaga. Poproszę, zobaczcie. Co to jest? Wargi jak niteczki. Tak, ukrywamy nasze usta. Nie chcę ich widzieć. Zobaczcie, nie widzicie moich, co? O, ja waszych też nie widzę. No jeszcze trochę. Chowamy mocno, mocno, mocno. Ale wy schowaliście. Myślałam, że wy nie macie ust. Ale na szczęście macie. Dobrze. Słuchajcie, przed nami ostatnia minka. Uwaga, mówimy głośno. Raz, dwa, trzy. Jaką minkę robisz ty? I co my tu mamy? O proszę, o proszę, zobaczcie. Teraz będziemy przytrzymywać język za zębami. Uwaga, do góry języki. I trzymamy. Aha. Umiecie długo trzymać, czy nie? Wychodzi? Aha. Pięknie. Świetnie. Zrobiliśmy już wszystkie zadania z tymi naszymi minkami. Nasz misiu Gucio bardzo nam pomógł i wasze misie, myślę, też wam pomagały, co? Na pewno na was patrzyły i sprawdzały, czy robicie dobrze. Ale wy robiliście znakomicie wszystkie zadania. Jestem z was bardzo, bardzo dumna. Uwaga, uwaga. A teraz czas na nasze pożegnanie. Wszyscy wstajemy. Raz, dwa, trzy. Wstajesz ty. Już ćwiczenia wykonałeś. Z oligotką się spotkałeś. Podskocz w górę, obróć się. Powiedz mamie, kocham cię.
Pa, pa!